Dzień dobry. Zademonstruję dzisiaj Państwu działanie naszego systemu zabezpieczenia odpalenia pojazdu w pojeździe Hyundai Tascon, rocznik 2021, 1.6 benzyna. Tak jak Państwo widzicie, jest to nowy model Tascona, Hyundai'a. Zegary już, tablet. Dysponuję kluczykami na zasadzie scyzoryka kluczyk, oryginalny kluczyk. Immobilizer w tym momencie jest zamontowany w pojeździe, aktywny. Pokażę Państwu, co się dzieje, gdy nie wiemy, że cokolwiek jest zamontowane i potencjalny złodziej ma skopiowany kluczyk na kradzież przez walizkę, tak zwaną walizkę, czyli jest w stanie włączyć zapłon. Spróbujemy odpalić. Auto kręci rozrusznikiem, nie będę go teraz piłował, ale nie odpala. Jest blokada rozruchu pojazdu, czyli brak możliwości odpalenia silnika. Tak działa nasze zabezpieczenie. Teraz pokażę Państwu, jak je odblokować. Na kierownicy mamy oryginalne tutaj przyciski. Możemy z nich skorzystać, ustawiając pewną kombinację rozblokowywującą. W tym momencie po włączeniu zapłonu wprowadzę tą kombinację, rozblokowując nasz immobilizer. Auto będzie gotowe do odpalenia. Wprowadziłem kombinację. Auto jest gotowe do odpalenia i bez problemu odpala. Wszystko działa, nie ma żadnych błędów na zegarach, nie ma żadnych błędów ukrytych w komputerze, w modułach. Pokażę Państwu, jak uzbroić immobilizer z powrotem. Dwa warunki muszą być spełnione: wyłączony zapłon, otwarte drzwi kierowcy. Także w tym momencie z powrotem go uzbroimy. Wyłączam silnik, wyłączam zapłon i otwieram drzwi kierowcy. I w tym momencie jest uzbrojony nasz immobilizer na nowo. Będzie konieczne wprowadzenie sekwencji rozblokowywującej. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.